To jest małe miasto, nie, po prostu. Poza piłką nożną nic nie ma. Dużo plotkowania. Każdy o każdym wszystko wie. Większość ma na pewno ambicje, nie? No ale niektórzy no zero, po prostu no, nie mają wzoru. O. Kiedyś jeden pan pracę magisterską ma pisać. Różnice społeczności Golubia i Dobrzynia. I my to na czym te różnice polegają? Jeśli ty widzisz takie różnice, jak przyszedł pan magister, który praca będzie pisał na temat. A on mówi, no bo wiesz, w Golubiu otwierały się okna do środka, bo tam była inteligencja i rozwój, nie? A u was to byli głąby i otwierali na zewnątrz. No być może, że taka historia nie, była. Ja pamiętam, jak mnie wuj prowadził, ja byłem chłopcem. Miałem 8 lat. Pokazać się, zobaczcie chłopacy, co tam jest, nie? I zawsze przed głównym meczem tam jeździli na środku. Nie? I to było zawsze takie marzenie, a wyjechać tam. No, ale nie było, minęło, przeszło, nie szło. Bo życie to jest taki samochód, naciska gaz i jedzie. Jak popełni błąd, nie ma wstecznego. Trudno, ani hamulca jest wstecznego. Tak jest motor żużlowy, nie? Bo wiele tutaj przynajmniej u nas chłopców, co się zgłasza, jest spoza Rzeszowa, z wiosek tutaj okolicznych i jest to chyba, przez sport jest to chyba najszybsza droga do tego, żeby dojść do jakiejś sławy, do kariery, do robienia się nazwiska i no wiadomo też z jakich rodzin, są z biednych rodzin, także że tutaj sport też może dobrze wypromować i no i tam w dalszej części jakoś ustawić. No, chyba wszędzie tak jest, u nas tak samo, z młodzieżowców tylko dwóch jest z Torunia, a tak reszta z okolic. Osiągniecie czegoś. Tak jak Jaguś, Golub. No Grand Prix to jest najwyższe, nie?
zajce z Syrgiem nawet. Nie może. Dążę do tego. Staram się dążyć, o. Trzeba sobie wkręcić coś takiego z syfa. Hello, my baby. Przed zawodami nikt nie pije, ponieważ robią bardzo dużo kontroli alkoholowych. Także... Trzeba wierzyć. Tak, dokładnie. Ale oni mają inne podejście, żywowcy polscy, a zagraniczni mają zupełnie inne podejście, zwłaszcza Australijczycy. Czy oni zdecydowanie więcej wiem. Przybijają na bazę przez alkohol, więc też nie mogą. Tak Adi mówił. Adi jest okej. Tak? To już widziałam takie akcje. O ja! Mogę twój autograf takie. Ale w dzisiejszych czasach tak naprawdę, nie wiem, marketing to jest bardzo ważna sprawa. Zawodnik to jest produkt. I trzeba umieć sprzedać ten produkt. Jeżeli zawodnik wyjeżdża na tor, to nie widzi nawet tych dziewczyn, które tam stoją pod taśmą i machają tymi pomponami. To naprawdę nie myśli o dziewczynach, o czymkolwiek, tylko myśli o tym, żeby znaleźć dobre miejsce do startu, wygrać start, wygrać bieg. No a jak się wygrywa bieg, no to one wtedy już nie stoją. No bo nie no, zjadę. Stoją na środku. Na środku stoją. Podzielenie na dwie miłości. Miłość do kobiety, miłość do motorku. No najfajniejszy temat rzeka to z tymi dziewczynami, co przychodzą na stadiony, nie? Tych dziewczyn zawsze jest trochę koło tego żużla i na treningach siedzą na trybunach i piszczą tam. No. Dowartościowuje się ktoś na przykład znając taką osobę, bo ktoś jest żużlowcem. Nie. I to dziewczyny żużlowce też fajnie być, nie? No. Pustoszenie i zło, jakie niosą z sobą narkotyki, na podstawie lektury my, dzieci z dworca zoo. Te skutki właśnie negatywne u osoby biorącej, u jej rodziny i oczywiście u znajomych przyjaciół, czyli u społeczeństwa. Czy wśród narkomanów osób biorących jest miejsce na prawdziwe koleżeństwo i właśnie prawdziwą przyjaźń? No właśnie. Jak narkoman jest w stanie zrobić wiele dla działki, nie? Tak ja tutaj jestem w stanie zrobić bardzo wiele dla żużla. Ja zacząłem w wieku 13 lat, nie? Ważnie jeździć na żużlu. Można powiedzieć, że wcześniej i późno byli jeszcze młodsi. Punktów to dobry wynik. Gdyby nie defekty, to może bym coś więcej osiągnął. Yeah.
Jedź, jedź! Ik heen, ze vullen ik heen, hè? Bravo! Trochę szerzej tutaj i wąską wychodzisz! Nie, Mateusz Puszczagas się boi, wiesz? Co? Widzę, że się boi Puszczagas. Boi się. Mhm. Ten tor jest za śliski, a on ma dojechać zdrowy i tak, to, wiesz... Tak, bo to jest początek sezonu. No. Ja mu to tłumaczę, że najważniejsze rzeczy są przed nimi jeszcze, nie? W tym sezonie. Kto jest wykluczony? Ja! Niebezpiecznie wyglądał ten upadek na pierwszym łuku. Niebezpiecznie upadli na tor. Jako pierwszy przewrócił się Krystian Pieszczek, a pociągnął za sobą reprezentanta Danii. Proszę Państwa, Krystian Pieszczek siedzi już na torze. Może dodajmy mu otuchy brawami. Sprawię, że uważam, że zdania tylko w porządku, że to nigdy do końca nie można być pewnym. Pewnie jestem oszołomiony tym, co się stało. Wraca do parkingu ze swoim tatą. I teraz pytanie jeszcze, jak z tym drugim zawodnikiem, reprezentantem Danii, który no, miał chyba trochę mniej szczęścia, uderzył w wandę. Wyglądało to naprawdę, naprawdę groźnie. No niestety przedwiedzą się dłuższa przerwę. Nie zwracam na to uwagi, bo jakbym miał na takie rzeczy zwracać uwagę, no to sam bym się zaczął bać. Nie można się w to zagłębiać zbyt bardzo. Tym bardziej ja. Życie mamy jedno i też mówię, nieraz rodzice bardziej chcą niż nie wiem, same dzieci, bo też mówię, wiele takich przypadków, że rodzice przyprowadzają tutaj dzieci do nas i... Niby pomogą, a szkodzą. Niby pomogą, a szkodzą, dokładnie, że tak jest. Thank you.
jazda na krawędzi cię kręci, nie? Przyciąga jak narkotyk. Myślę, że też niebezpieczeństwo, mówię. Tam, mówię, wjechać, gdzie inni nie wjeżdżają i jak ta akcja się powiedzie, to człowiek jeszcze jakoś bardziej uwierzy w te swoje siły i próbuje tego następnym razem i to, że w końcu, no, za którymś razem to może się nie udać, taki manewr i może się to skończyć upadkiem, czy też kontuzją. Naprawdę jest ciężki kawałek chleba, nie? Naprawdę. Tyle trzeba pracy, czasu poświęcić, żeby w tej jednej minucie coś zdobyć. Na tą jedną minutę biegu, troszeczkę ponad, trzeba pracować no kilka lat. Kilka lat na minutę, nie? To też zależy, ile chcę na tym żużlu jeździć, bo jeżeli ta kariera ma trwać krótko, to pewnie tak się będziemy przykładać do tego, jak niektórzy są przykłady tego, że karierę kończyli w wieku tam dwudziestu kilku lat, a są przykłady takie właśnie jak Andrzej Chuszcza, niezniszczalny, niezatapialny, gdzie skończył w wieku 50 lat i to jest nadal w świetnej kondycji i myślę, że z niego chyba warto brać przykład, kiedy ktoś wstaje rano, ćwiczy i cały czas, mówię, ma na myśli to, że mówię, najciekawsze i najlepsze akcje wychodzą na trzecim i czwartym kółku, gdzie większość już nie ma siły, a my normalnie na luzie jedziemy i objeżdżamy zawodników. Nie miałem silnika, nie? Miałem później silnik od wszystkich. Po prostu nie wiem, czy części nie było, no, był jakiś powód, nie? No, jeśli ma się zjechane części, no to wiele się nie osiągnie, bo to w pewnym momencie pęknie albo się rozwali, bo to jest wszystko przemęczone. A tu na wyczynie naprawdę materiały muszą być wysokiej jakości, wysokiej wytrzymałości, a są, takie rzeczy są bardzo drogie. Odpinaj ci, mówię, co robimy. Idziemy do pana Krzysia. Tata, nie będę nic wycinał, bo rozwala osłonkę. Nic mi drugi nie da. Czego to trzeba trochę, żeby... Coś mnie wyginaj, bo mi rozwalisz osłonkę, tata. Mają przygotowane motory przez kogoś. Oni nie robią tych motorów. My jesteśmy cały czas sami. Łukasz, mamo, to też mój jest. Mańkę tutaj? Ty przyniosłeś? O, ja przyniosłem. Tam trzeba stawiać motory, tu nie wolno stawiać motory. Tam trzeba stawiać mańkę tam. Potrzeba dużych pieniędzy do tego, żeby uprawiać na sport. W każdym sporcie motorowym potrzeba bardzo dużo pieniędzy. Jechać na tyle najdolszych portalach, wiesz, że... Koło za koło mogę jechać i raczej nie da rady. Gaz, ciska, to... Nie o to! Thank you.
wszystko chuja warte. Motor mi drganie, no i po prostu ręce nie wytrzymywały. Jeśli ten motor drga, to ja nie mogę go trzymać. Ja jedno kółko zrobię i nie mam sił, nie? Już zmęczenie materiału, to tulejki się wszystko wyrobiły. Psuje się wiele rzeczy. Nie, a jeśli się ma pieniądze, no to się to wymienia systematycznie, nie ma czegoś takiego. Niektórzy robią to, że wymieniają bardzo często części. No nie mam takich pieniędzy jak inni ludzie, nie? Też kluby pewnie niezachętnie wydają pieniądze na tą młodzież, bo wolą ściągnąć zawodnika zagranicznego, gdzie jest przygotowany, ma wszystko. No a sprzęt też pomaga, tak jak potrafi sprzęt i mówię zniszczyć zawodnika, czy go zdołować, to tak samo potrafi zrobić dobrego zawodnika. Broniłem się, żeby nie wjechać w bandę prosto, nie motorem, tylko kładłem go specjalnie. Bez względu na to, co się będzie działo, trzeba podejść do licencji, ale na zasadzie takiej, że motor musi być bezpieczny, nie? Zrobiłeś cokolwiek przy tym motorze? Dzisiaj będzie się nadrabiał lekcję, które stracił, nie? Mało czasu, czas a boli, pracy nie? Dużo. Rumunia, jak nie powiem gdzie. Nie musisz całego gapić na starcie, 3/4, żeby no, obroty było słychać. Trzeba poprawić, zaraz zrobię. Pamiętaj, nie możesz się wstać ten pierdol. No nie mogę, no. Ale słuchaj, teraz lepiej z tym wstęgłem? Lepiej, no trochę. Tylko drgania ciągle czuję, nie? No, drgania są par. Ale to już dzisiaj się przemęczysz, nie? No nie, to ja wiem. On się tylko za takie rzeczy zakładać, nie? Ja się kłóciłem, żeby nie było... Ty się nie masz co kłócić, kurwa. Nie, właśnie tam. No. Wszystko. Taka komisja jak w tamtym roku chyba. 4 treningi ze spasowanym motorem. 16 minut tyle skończ, dobra? Prawie 100 km dziennie kręcimy, żeby przyjechać. Nie? Ja po prostu nie wyrabiam. Nie? Miał kłopoty od samego sezonu z motorem. Co wyjechał, motor się rozpadał. Nie? Ostro, nie może być już kółkowego sprzętu. Już, no właśnie. I to jest... O, jest kasa. O Jezus. Przeciąga się, nie? Co oni przeciągają tak strunę, no? Idzie komisja. Do klocki.
na spoko, niech jedzie, żeby tam... Tu bus padł na koniec. Kurczę jego, no masz szczęście, no. Patrz, co się robi, no. W drewnianym kościele cegła na głowie ci spadnie. Łukasz idzie z drugiego, a ten z trzeciego ubiera. Drugi jedzie! Chłopak! Niech żyje nam! I wszyscy! Niech żyje nam!
tam! Komunię miał wczoraj! Motorynkę dostał. Chłopak się załamie po wyjeździe już tam. Trauma? Nigdy na motor nie wsiądzie przez. Ja jestem z tobą, ja mogę twoim sponsorem. Wszystkie butelki, które do skupu odda, puszki, to wiesz. Siekierka dla Łukasza. Ale wszyscy, kurwa, siekierka dla Łukasza. Jeszcze tego lata Łukasz będzie mistrzem świata. Jeszcze tego lata Łukasz będzie mistrzem świata. Łukasz Stogowski. Łukasz Stogowski. Łukasz Stogowski. Zawsze bym chciał w Toruniu tylko jeździć, nie? Ale no, czasami tak, no... Łukasz, nie przeginaj. Jesteś gwiazda, ale nie, jeszcze nie jesteś jeszcze jak Doda. Jeszcze jedno. Stań do nas, zrób sobie z nami fotkę. Daj tam koledza para z przodu. Majsterek! Łukasz Stogowski. Kurwa, pić, kurwa. Jak będziesz mistrzem świata we Grand Prix, to ja ci to zdjęcie podeślę. Pan, jaki jest przepis na to, żeby być idolem wszystkich kibiców w różnych ligach? Przepis jest taki, albo być najlepszym, wtedy wiadomo, wszyscy kochają tych, którzy wygrywają. Lub tak jak powiedziałem, być sobą, bo jeżeli naturalnie nie będziesz pogodnym człowiekiem, to będzie ci bardzo ciężko. Myślę, że na torze i w kręgu żużlowym to jestem takim, jakim naprawdę jestem, bo całe moje życie kręciło się wkoło speedwaya. Thank you.
15 lat. Nie wiesz, jak się w tym wszystkim znaleźć. Ty tylko wiesz jedno, kochasz żużel, kochasz motocykle, kochasz się ścigać. Nie? Jak jechałem na licencję, to rano na przykład włączyłem sobie Iron Maiden, Power Slave. I ta muza, ja nawet nie miałem, prawdę mówiąc, w momencie, kiedy zdawałem licencję, to ja nawet nie miałem umiejętności, żeby kurwa zdać tą licencję, nie? Ale byłem tak kurwa napędzony tą muzyką, nie? Ja w ogóle to myślałem, jak sobie zamontować do kasku słuchawki, nie? Do zawody? Żeby to pierdolnąć jeszcze z muzyki, nie? Żeby, wiesz, ja nie potrafię jeździć szybko, ale potrafię się ścigać, nie? Speedway is my way. Speedway jest moją drogą i jakkolwiek ją rozumiesz, to musisz w tym Speedwayu znaleźć swoją drogę. Jeżeli Speedway jest twoją drogą życia, no to musisz to zrozumieć i to ci przyjdzie naturalnie. Nie? Są też wyluzowani żużlowcy, ale no rzadko się zdarza. Nie no, świetny facet. Po krótkiej rozmowie z nim naprawdę podziwiam gościa za takie podejście do życia. Do wszystkiego. I chciałbym mieć takie podejście jak on. Nie wiem, może ja też będę za kilka lat tak samo jak on. Chłopaki z głodą, kurde, jak któregoś przewróci, to zaraz niech tamtą bramą wyjeżdża. Słuchajcie, jedziemy bezpiecznie. Wygrała para w składzie koledzy Wiśniewski Stogowski. Jak tego sukcesu nie ma, jak są jakieś porażki, no to wtedy się każdy odwraca. Zwycięzca ma wielu przyjaciół, a zwyciężony ma prawdziwych przyjaciół. Tak można powiedzieć. No. Cześć, Wujek. A, wygraliśmy. Zawody i mam. No proszę. Wszystko co? Gogle, nie? Takie przyciemane. I tak, tak. 26 strzałów w stosunku do siebie, autorstwa piłkarzy, autorstwa. No naprawdę super uczucie, jeśli się wygrywa.
Wydaje się, że jest to sen, ale coraz bardziej dochodzi to do mnie, że chyba jednak nie obudzę się w sobotę rano i powoli dociera to do mnie, że udało mi się zdobyć Mistrzostwo Polski. W moich oczach zyskał dużo, nie? Pokazał, że no, to, że się jeździ w pierwszej lidze czy tam w drugiej, to nie znaczy, że nie można być mistrzem Polski. Nie można rywalizować z tymi najlepszymi zawodnikami. Udowodnił, że jest najlepszy w Polsce, nie? W tym roku. Medal. Ja za pierwsze miejsce dostałem chyba brązowy. A, taka mała pomyłka. No i do tego jest oczywiście szarfa indywidualnego mistrza Polski. Na tej czapce kolejni mistrzowie Polski wyszywają, haftują swoje imię. Bardzo się z tego cieszę, że będę na tej czapce wyszyty już na zawsze i wśród takich nazwisk jak Zenon Plech, Edward Jancarz, Henryk Żyto, Tomasz Golob, znajdzie się moje nazwisko. I to naprawdę niesamowite uczucie jest, kiedy wszystko wychodzi. Zazdroszczę chłopakom, którzy potrafią tak jeździć na takim wysokim poziomie bardzo często, bo to musi być niesamowita radość. Czułbym się w Ekstralidze jak zoo. Podczas meczu ligowego dochodzi to, że kiedy jest tam, przegrywa się 6 czy 8 punktami, za chwilę w parkingu pojawi się pan prezes, który myśli, że on potrafi tutaj znaleźć lekarstwo na całe zło i podejdzie do zawodnika i powie mu, ty teraz musisz wygrać. Ten zawodnik wtedy, natchniony tym palcem pana prezesa, będzie mknął po torze jak nowonarodzony. Ja akurat na finale nie miałem nikogo takiego, z czego się bardzo cieszę. I pokazałem też właśnie prezesom ekstraligowym, że potrafię jeździć na żużlu bez właśnie ich paluszka. Włodarzy ekstraligowych nie stać na rock'n'rollowego mistrza Polski. Pomimo, że ich budżety są bardzo duże, to mistrz Polski będzie jeździł w pierwszej lidze. Hakiem zahaczył około, wiesz chyba? Zobacz, jak dostanie strzała, to... Ale to jak z buta mu zaladował. O kurde, to jest zombik, to zombik na ten wypadek. Tu już w żółtym kasku jedzie zombik. I Balińskiego motor podniesie i wiesz, zobacz, na tego czerwonego, patrz i na żółtego. Patrz, co jest, patrz co się dzieje. O, ale tu jest walka, co? Ała. I ten tu, ci dwaj, o. Znowu wszyscy, nie? Thank you.
Myśl nad tym, co robisz. Ale no Jezus, to jest żużel, ale nie, kurde, jazda policji. Ja wiedziałem dobrze, jak tylko już, że z kimś go wypuścili, a później mówi, no, że wiele lat go wypuścił z Harczenko i z Damianem. To są chłopaki z ligi. Na filmie jechać. No dobra, no ja wiem, o co chodzi. Ja sam go tak było naciskałem, że nigdy nie idzie ze szkółką. Co? Oni mają jego gonić? Ale troszkę to cię poniosło pewnie. Ma to nie ambicje, nie? Pan polski, kurcza szabelka, konia, śpiew, kobieta. Tak. A tam się zawsze jakieś tam biało głowę. Ja akurat mówię, na takie rzeczy nie zwracam uwagi. No ja nie wiem. Tak by kurcza pies kota gonił, nie? No, no Łukasz się poczuł, licencję zdał, no to już gość. Jestem całkiem nie, to poszedł. Nie, to nie widziałeś, a sytuację oceniasz. Nie chciałem w niego uderzyć, nie? Bo mogłem wjechać w niego prosto. Jeszcze większej szkody sobie narobić jemu, nie? Zrobiłem tak, jak zrobiłem. Ale ty mówisz w tym momencie, że takiego wiesz uderzenia, ale to, że napędzaliście się równocześnie jechali, to... Ale tata, to nie będę jechał 10 km za nim, nie? Coś stało mu się z motorem, czego... Nic się nie stało. Ani z moim, ani z niego. Znaczy, że on jeszcze niepewnie jeździ. Jezus, tata, niepewnie. No postawiło go po prostu i tyle. Każdemu zawodnikowi to się może stać. Teraz będzie to obawa, jak pierwszy wyjazd, nie? Po tym, no. Jaka obawa, Jezus? No ja bynajmniej mam, a ty nie musisz. Gaz do końca i wszystko. Jasne. No i taka jest rozmowa. I 100 na godzinę, nie? W ogóle zapomnieć o tym wypadku i koniec, nie? Stało się i się nie odstanie. Bólu nie ma i jechać dalej, nie? Jesteś? W porządku? Tak. Dajesz? Jeszcze raz? Mocno! Mocno brzucha pracuje. Zrobimy szarpanie za szmurki, taką niestabilne rzeczy i zdecydujemy, jak będzie kolejny tydzień z motorem, no nie? Okay. Jak będzie wszystko naprawdę super, to w poniedziałek wchodzimy na motor. Za późno wróciłem na ten tor, nie? No po prostu słuchałem się lekarzy, nie wiedziałem, że mogę szybciej wrócić, nie? Powiedzieli mi, że nie mam się słuchać lekarzy, tylko mam samo od siebie, nie? Nie jest za dobrze teraz, nie? Ja wróciłem, miałem ciężko, ciężko było mi wrócić na tor. Pierwszy raz ten był najgorszy. Że za nie pamięci ma. A to nie jest to prawda. Nie pamięta pewnych rzeczy. Może po prostu się boi i powód szuka, żeby nie wyjeżdżać i później ratem się okaże, słyszę, że wyjeżdża, nie? Nie może być tak, że on nie jeździ, nie jeździ, nie jeździ, nie? A raptem otwierają furtki. No stary, jedziesz, nie? Nie, to sobie robi krzywdę. Bardzo mało ja tej jazdy miałem i tak strasznie niepewnie się czułem na tym motorze i mi się po prostu odechciewało, jak się dałem na tym motor, bo czułem, że nie idzie. To są ludzie, którzy się roześli i nikt na nikogo nie podchodzi, nikt nikogo nie rozmawia, a jak już ten ma sukces, ten ma upadek, to już go nie znają.
pewien człowiek wprowadził mnie w błąd. Sądziłem, że tak jest. Chciał, żebym skończył karierę, czy no nie wiem. Nie czuję do mnie sympatii, no ale to nie powinien chyba tak postępować w ten sposób, tylko powinien przyjść do mnie i powiedzieć mi to prosto w oczy. My nie wiedzieliśmy, że może, że jest taka możliwość, że jeżeli on nie będzie jeździł, utraci licencję. 5 biegów chyba trzeba zrobić w zawodach, żeby utrzymać tą licencję. Nie dopuszcza się go do niczego, no to zawodnik, jaki to będzie, to młody czy to stary, który jest niedopuszczany, po prostu jest wyeliminowany, to jakby w piłkę gra i siedzi na rezerwie na stopnie. No nie wiem, tak jakoś ciężko już było, że już momentami, że już miałem dosyć tego wszystkiego, już mi się tutaj nie chciało przyjeżdżać. Nie miałem ochoty jeździć też przez pewien czas. Od momentu, kiedy wrócił po złamaniu obojczyka, no to ani razu przecież nawet nie było próby umieszczenia go w składzie. Nie. Muszę restartować. Łukaszowi rozsypało się koło. Przecież prosił o szprychy do koła, nie wiem, 3 miesiące. W końcu poszedł do prezesa, powiedział, że tata zapłaci za szprychy. Że nie dostał szprych. No ale jak już nawet no, wydałem na ten motor, bo przecież ja oprócz tego jeszcze mam rodzinę, którą muszę utrzymać. O to jest, zaczął chłopak. Na początku jak to szło, przecież my z ile rzeczy sobie odmówiliśmy po to, żeby on jeździł. Nikomu nie zależy na tym, żeby oni mieli jak najlepszą atmosferę, jak najlepsze warunki, żeby zrobić najlepszy wynik. Żeby kurczę se krzywdzić jak to robili. Drużyna. Tylko przychodzi się i go w głowę, no nie? No to ze siła, no ja nie potrafię tego zrozumieć. Łukasz się wywalił, koziołki fikał, motor kurczę leży, nikt nie podszedł. Łukasz, czy on tam wstał, czy nie wstał, czy leży, czy nie. Za zombika to było nie do pomyślenia. Człowiek tym wszystkim żyje. I to wszystko zaczyna się walić, no to naprawdę psychika siada mocno, nie? Otwierać manetkę do końca, nie? No i otwierał. No otworzył manetkę do końca, nie? Celmer jedynie się nie połamał i chyba pieniążek. Zawsze ryzykujemy, to jest coś pięknego w tym i szukamy ekstremalnych rzeczy, gdzie dalej jest to ryzyko i nie można się od tego ryzyka odciąć od razu. Lampa nam może spaść na głowę i też to się może do nas tragicznie skończyć. Być może tutaj się wychodzi naprzeciw temu, ale jak nie ryzykujemy w życiu, to życie pewnie by nie miało jakichś kolorów i nie byłoby takie fajne. Ale się będzie ścigał z Zbyszkiem Podleckim, z Rafałem Wilkiem, z Bogusiem Nowakiem, bo wszyscy są na wózkach. Akurat upadł na w tym momencie, gdzie cień ze słońca.
praktycznie nie mogłem się ruszać. W ogóle potem, jak już byłem w tym szpitalu, to w ogóle, jak już mi to zdjęli, to też byłem, że tak się źle, po prostu fatalnie czułem, byłem tak obity. Dla niektórych właśnie bardzo źle to się kończyło. Chociaż miałem w tym momencie duży żal do samego siebie. Ten wypadek był z mojej winy. Trafiłem w podejrzenie złamania kręgosłupa, no ale nogami ruszałem w sobie bardzo mocno byłem usztywniony. Oni chcieli zabrać do karetki, a nie chciałem wsiadać do nich. To już powiedziałem, że wszystko okej. Okay. To pamiętam doskonale, że oni chcieli... Więc ja mówię, nie, wszystko jest okej. Jest wiele przykładów takich, że żużel to jest niebezpieczny sport i no, pewnie ja jestem tego przykładem też, jak pewnie wielu innych zawodników. Ja poruszam się na wózku, miałem wypadek, złamany kręgosłup. Myślę, że z każdej sytuacji trzeba szukać tych pozytywów, mówię. Zawsze u mnie też mogło być gorzej, nie? Także, że cieszę się z tego, że jestem, że żyję, że dalej uczestniczę w tym wszystkim. No, pewnie w trochę innym wydaniu, bo pewno dalej bym się chciał cieszyć karierą. Teraz się cieszę karierą tych zawodników, którzy są ze mną i ich sukcesy mnie cieszą przede wszystkim. Teraz jestem trenerem i pewnie bardziej się nawet nieraz denerwuję, jak jadą moi zawodnicy i pewnie tak jest, że się martwię, czy dojedzie, czy dobrze wypadnie i dalej mówię, jest ten stres, adrenalina też jest, bo tak samo się cieszę z nimi, jak oni wygrywają i tak samo się pewnie smucę, jak są smutki, bo to też zależy od szczęścia, nie? Jedni mają mniej, drudzy więcej, nie? Najprościej byłoby się zamknąć w domu, czego ja, a czego nie kto inny, a czego tak, a nie inaczej, nie? No tak może mówię, będę, nie wiem, przykładem dla innych, nie? Że mówię, można tak żyć, nie? I przede wszystkim się nie poddawać, bo mówię, poddać się jest najłatwiej, rozpaczać się nad tym, co się stało. Pewnie tak miało być. Mówię, jest to dla mnie nowe wyzwanie w życiu. Mówię, pewnie mam coś do udowodnienia, medycyna idzie do przodu. Wierzę w to, że kiedyś stanę pewnie na nogi, może to być rok, dwa. Wiara ponoć umiera na końcu, także ja cały czas w to wierzę, że będzie dobrze i no i będzie dobrze. To najważniejsza chwila dla całego miasta. Ten ryj silników, ten klimat, ten zapach. Są wszyscy od najstarszego fana po dzieciaka zjednoczeni. Wyjdziemy na szczyt, nigdy na dno. Będziemy stali twardo, kiedy inni upadną. Znana cała Polska, to coś nas wyróżnia. Mówię, jestem zielony, słysząc gniazda żużla. To nasz charakter, to nasze dziedzictwo. Duma, strzeli nadzieja na przyszłość. Jazda, jazda, na potem to u nas. Warubas, warubas, warubas. Zwarci gotowi, nikt nas nie pokona. Górą zielona, górą zielona. Człowiek jest tylko człowiekiem. Psychika no, nie jest w stanie wytrzymać pewnych rzeczy czasami, nie? No bo są takie rzeczy, które no, przewyższają człowieka. Na człowieku tyle się kumuluje stresu, że no, czasami targa się na swoje życie. Gdzie znajduje się ten punkt, ta granica, gdzie ten stres staje się tak jakby chorobą? Gdzie już tak się napłacza, że człowiek nie jest w stanie wytrzymać. No
myślę, że no pęd, nowy świat, który w tej chwili mamy, powoduje to, że no, niektórzy ludzie nie wytrzymują. Trzeba poświęcić wszystko. Wszyscy zawodnicy w jakiejkolwiek dyscyplinie, którzy chcą zdobywać najwyższe laury, zdecydują, praktycznie rezygnują ze wszystkiego. Rezygnują z życia prywatnego, rezygnują z życia rodzinnego, rezygnują z nauki, bo poświęcają wszystko po to, żeby osiągnąć ten wynik. Bo taka jest atmosfera, to jest presja ze strony działaczy, presja ze strony trenerów, presja ze strony kibiców. Oczywiście kibiców również, bo kibice również oczekują wyników i tak samo tych wyników oczekiwali od Łukasza Romanga, a nie były takie, jak do jakich nas wszystkich przyzwyczaił. Ci, którzy którym forma opada z różnych powodów, są na każdym stadionie w Polsce i nie tylko w Polsce podawani takiej samej presji i takim samym naciskom. Żyjemy praktycznie w ciągłym jakimś takim napięciu, tym tak zwanym w cudzysłowie wyścigu szczurów. Szybko. Być może to było za szybko, prawda? Być może to wszystko działo się za szybko. Być może to, że wsiadłeś na ten motor, powinieneś odczekać jeszcze chwilę. Być może tak samo było z Łukaszem. Trudno to na dzisiaj wyrokować, bo tak właściwie to prawdę nie poznamy nigdy. Mam nadzieję, że dzisiaj przyjdzie dużo kibiców. No i jakoś przez chwilę każdemu, kto znał Łukasza, uda się po prostu pomyśleć o nim, może pomodlić też. Myślę, że temu to służy. Łukasz, to dzięki za rozmowę. Dziękuję również. Mógłbyś mi podać mojego McLarena? Okej, żaden problem. Proszę. Ja miałem bardzo dużo kryzysów. Jakoś przeżyłem to. Nikt się z takich rzeczy nie zwierza. Otworzenie się przed kimś w ogóle nie oczyszcza. Można się płakać.